wchodzimy do naszej pracowni. Będziemy potrzebowali kilku nowych rzeczy. No, ja omówię tutaj takie najczęściej spotykane farby akwarelowe. Pierwsze, które naprawdę są powszechne, to są te na bazie miodu. Czyli mamy pigment plus miód, który powoduje, że ich konsystencja jest bardzo plastyczna. No, w drugim rzucie proponowałbym użycie ekoliny, czyli takie farby w formie zawiesiny w wodzie. Trochę podobne to do tuszu. No, ja mam tutaj dosyć spory zestaw, ale możemy sobie ograniczyć to do podstawowych kolorów typu czerwony, żółty i niebieski. Z nich powinniśmy wszystkie pośrednie tony z grubsza uzyskać. No, ja tu spotkałem wiele pięknych, więc uzupełniłem sobie warsztat o coraz to nowy kolorek, więc ich jest sporawą. W sprzedaży istnieją również w formie pieniążka, czyli takie twarde, te co w podstawówce mieliśmy, ale one były okropne. Oczywiście są w lepszej jakości dzisiaj w sprzedaży, tym niemniej nie polecam, jeżeli nie znamy ich jakości. Co do papieru, no to przede wszystkim musi być bardzo chłonny wodę, czyli to nie jest zwykły papier, który możemy kupić powszechnie w obiegu, czyli musi być coś na zasadzie bibuły. One mają różną fakturę, tak jak tu widać. Może być bardzo głęboka ta faktura, już niemalże dywanowa, oraz zbliżona do gładzi jakiejś tam, tutaj na przykład w formie takiego gofra troszeczkę, ale może być też całkiem gładka, niezobowiązująca wtedy jest faktura i farba będzie się rozchodziła dosyć łagodnie, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Proponuję zrobić również próbę farb, które mamy już w pracowni, sprawdzić jak one się zachowują przy rozwadnianiu. Ważne również są pędzle. No tutaj niestety musimy skusić się na droższe. Mam tutaj w pokazie sobola oraz zwilka. Te duże to są zwilka z dodatkiem wełny. Po prostu te pędzle muszą chłonąć bardzo wodę. One muszą być trochę jak szmata po zmoczeniu, muszą dawać koniuszek. Można, jeżeli ktoś chce na koniec, pewne rzeczy wyostrzyć cienkopisami lub tuszem, no jak tam sobie życzymy. Jako palet ja używam talerza, bo to musi być coś, co nie chłonie właśnie wody. I z akwarelą pracujemy troszeczkę inaczej niż z akrylami. To znaczy, to jest farba nie kryjąca i ona nie może być kryjąca, więc dbamy cały czas o to, żeby kolor papieru białej kartki nam prześwitywał. I kolor właściwie polega na tym, że odbija się światło od kartki papieru, prześwitując jak gdyby tylko coś na zasadzie witraży, dając jakiś tam kolor na przykład. Czyli że gdybyśmy położyli bardzo gęstą farbę, to zabijemy ten odcień. Więc raczej chcemy mocno wody. No, koleżanka Ula mówi, że woda, woda i przede wszystkim woda. I rzeczywiście coś w tym jest. Bazą całej techniki jest woda. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Jak rozmywamy wodą, no to zaczyna nam dopiero oddawać jakieś tam odcienie, tony jaśniejsze, mocniejsze i tak dalej. Możemy malować tak, jak tutaj zacząłem na suchej kartce i teraz te ślady będą dosyć ostre. One, jakieś tam ślady, które sobie położymy, trzymają fason. Możemy przygotować sobie papier wcześniej, mocząc go. I na przykład wezmę do tego celu taki duży pędzel, czyli zmoczę sobie jakąś powierzchnię, na której będę chciał kłaść farbę. Jeżeli byśmy chcieli na przykład niebo, wodę, coś takiego, mięciutko położyć ślad pędzla, żeby go nie było widać, warto wcześniej go namoczyć, tak jak w tym przypadku tu niewiele teraz widać, ale za chwileczkę jak nasiąknie papier wodą, dopiero wtedy kładziemy jakieś tam ślady pędzla, które nie będą właśnie widoczne. Czyli gdybyśmy chcieli mięciutko położyć, to na takim namoczonym papierze, proszę zobaczyć, że kontur jak gdyby śladu się rozmywa. Gdybyśmy chcieli położyć dużą powierzchnię, płaską, no to możemy zrobić w taki sposób, że przygotowujemy sobie jakiś na palecie, ja to pokażę może, na palecie przygotowujemy sobie jakąś kałużę jednorodną o intensywności, jakiej chcemy i będziemy tylko kładli i jakby łapali ten kleks. W miarę możliwości w ten sposób możemy uzyskać dosyć gładką powierzchnię, jeżeli taka jest potrzeba oczywiście. Ja sobie tutaj właśnie spróbuję tak zrobić na tym kawałeczku namoczonym tutaj, no to może zachowywać się o tak. Czyli lekko pod kątem kładziemy u góry ślad farby i ku dołowi łapiąc dolną krawędź, to co spływa, tylko jak gdyby przesuwamy. Ale cały czas maczamy pędzel w tej kałuży przygotowanej. Będziemy mieli wtedy w miarę gładką powierzchnię. I naszym zadaniem jest tylko chwytać to, co u dołu, to, co spływa.
i po wyschnięciu powinniśmy uzyskać jednorodną płaszczyznę bez żadnych uderzeń mocniejszych, słabszych. Jeżeli chcemy, żeby zakończyło się to wszystko, to na samym dole odsączamy, a to w chusteczce higienicznej, albo po prostu ściągamy farbę z pędzla, żeby on nie był nasycony, i wtedy tę dolną krawędź po prostu łapiemy na zasadzie gąbki wyciągania nadmiaru farby. No, widzimy, jak się to zachowuje. Czy zabieramy nadmiar, wtedy nie będzie tego kanta krawędzi mocnej. Możemy w ten sposób uzyskać dosyć gładką, jednorodną powierzchnię. To tyle, jeżeli chodzi o takie gładkie powierzchnie. Natomiast jeżeli chcemy mieć na przykład przejście tonalne od ciemnego do jasnego, no to przygotowujemy sobie również, no zrobię na tym samym kolorze, bo już mam to rozrobione, czyli przygotowujemy sobie farbę, no w tym przypadku niebieską jakąś tam. I będziemy maczali później nie w farbie znowu, tylko będziemy maczali w wodzie. I dzięki temu będzie się wypłukiwał pigment jak gdyby z farbki, dając jakieś tam przejście tonalne. Zrobię to na suchym, nie chcę się tutaj czasu marnować na maczanie tego znowu. Czyli łapiemy u góry, robimy pierwszy ślad intensywny. I teraz już będę maczał w wodzie. Powinno nam się to rozjaśniać. I właściwie prawie, że już czystą wodą jadę. Teraz tylko tyle, co pigmentu z góry zeszło. Właściwie on jest rozmazywany. No i na przykład możemy w ten sposób też uzyskać niebo. Przejście tonalne od ciemnego firmamentu do jasnego i tak dalej. Tak widzimy, że nie mamy śladu. No to najlepiej robić to na, patrzcie Państwo, na mokrym. Powstało dosyć gładko, tu na suchym te ślady pędzla troszeczkę widać. Także jeżeli nie chcemy tego, to trzeba przygotować wcześniej papier na mokro. Zaczynamy sobie od szkicu. Bardzo prościutką rzecz tutaj dzisiaj zrobię, nie będę tu nic cudował, więc będzie taki jakiś tam kwiatek i wprowadzę go w jakieś tło, niebo, coś tam. Tylko po to, żeby pokazać technicznie, jak to się zachowuje. Może coś pięknego zrobimy sobie przy kolejnej lekcji. Rysunek należy nałożyć dosyć czyściutko tym razem, czyli staramy się jak najmniej mazać, żeby nie zatłuścić później tej kartki, bo wtedy farba gorzej się zachowuje, to znaczy zaczyna nam uciekać w kierunkach, których wcale byśmy nie chcieli. No to sobie narysuję, bo tu może od krawędzi, gdzieś go puszczę, z niego szypułkę, czyli gałązkę może tak. Tutaj sobie kielich, z którego on wyrasta. No coś bardzo prostego po prostu. I płatek. Jeszcze. I tutaj dbamy, żeby rysunek był konturowo czyściutki, czy przeciwnie jak w rysunku artystycznym i wszystkich innych rzeczach. Tutaj ma być dosyć sterylny. To jest posunięte daleko z tą sterylnością. Nawet zaleca się używanie wody destylowanej, a nie takiej zwykłej kranowej. No, ale może bez przesady. O, sobie narysuję twardym ołówkiem, żeby dawał dosyć szpiczasty koniuszek, jak tu widać. Między innymi też po to, że możemy mocno naciskając, jak już mamy decyzję co do naszego rysunku, jak ma ten kwiatek wyglądać, czy tam cokolwiek innego, to jak mocno naciskamy, to też się tworzy pewien dołek, w tym tak zajrzeć bardzo na zbliżeniu, i on separuje nam później ewentualne plamy kolorystyczne, czyli nie pozwala tak zalewać się wszystkiemu. Można to wykorzystać w przyszłości, jak ktoś chce jakiś taki mieć ładny rysunek, że nie łączy się tło z obiektem, no ja trochę to zrobię i tak, mam nadzieję, że to się uda. No tutaj też jakieś tam są anatomiczne rozbicia. No i wszystko, jeżeli chodzi o szkic, tu więcej nic nie będę kombinował. Na początek malowanie na sucho, czyli bez moczenia papieru. Chcę tutaj raczej, żeby był rysunek dosyć, no nie tyle precyzyjny, ale ograniczony w plamach, więc sobie tutaj położę. I znowu akurat ja sobie postanowiłem, żeby tutaj anatomicznie po kierunku rośnięcia kwiatuszka, on ma takie przerwy troszeczkę między takimi, nie wiem jak to nazwać, żyłami. Możemy malować warstwowo, ponieważ jest to farba absolutnie laserunkowa. Laserunkowa, czyli przeźroczysta, pokazująca to, co jest pod spodem. I leciutko dotykamy kartki po wierzchu, nic tu nie trzemy, nie niszczymy struktury papieru. Chcemy, żeby to było takie eleganckie, leciutkie. Proszę zobaczyć, że dużym pędzlem możemy tutaj manewrować na bazie jego koniuszka całkiem sprawnie. Nie ma potrzeby tutaj
jakichś dwóch włosków używać. Koliny mają teraz już w wszystkich swoich nakrętkach takie pipety, które ja tu mam osobno. No one służą do tego, żeby sobie nie brudzić pędzelkiem tam farbki w środku, czyli nabieramy kropelkę wybranej farby, kładziemy ją na paletkę i właściwie czysty cały czas płyn w środku pozostaje. Możemy po całości, jeżeli szybko to zrobimy, to się nie rozpuści spodnia warstwa, jeżeli nie będziemy za bardzo merdali tam pędzelkiem, to będzie się tu miksowało, zacznie pracować trochę, przypadkowe rzeczy się pojawią. Nie próbujemy wszystkiego ogarnąć, nad wszystkim zapanować, nawet się nie da prawdopodobnie. Tu może jakaś zieleń się przyda troszeczkę, że tam ta zieleń wrasta mi w ten kwiatek. No i przechodzę do tła. Zmoczę tu sobie powierzchnię, na której chcę je położyć, żeby miękko mi się rozchodziło. Teraz możemy albo dotykać naszych obiektów wcześniej namalowanych, jeżeli chcemy, a jeżeli nie, to to zostawiamy. Normalnie rozprowadzamy to pędzelkiem, albo możemy przelewać. Czyli kartką manewrujemy. Dużo wody. Wszędzie ma być. Lejemy. Doprawiamy octem i solą. Patrzmy, co się dzieje. To będzie nam się wybarwiało i robiło różne efekty specjalne. Działajmy kwasem i zasadą. Odzyskajmy troszeczkę rysunek na pierwszym planie, chciałbym. I znowu malujemy bardzo mocnym, mokrym pędzelkiem. To też jest cały czas menisk wypukły. Nic tutaj na sucho, żadnych przecierek takich suchych pędzlem nie należy robić. Będzie słabo to wyglądało, ale na mokro jak najbardziej tak. I nawet w obrębie konturu możemy manewrować intensywnością. Możemy zrobić sobie coś bardzo jasnego, wezmę sobie z niebieskim coś i wlewać tutaj jakąś kresunię i rysunek płatka, domknąć kształt tego płatka możemy na pierwszym planie. O, i tak przepychamy tylko, że tak powiem, tą farbę, ona się przeleje nam pięknie. Jeżeli chcemy coś delikatniej, to można samą wodą, tu teraz mam samą wodę, więc na razie ona się połączy pięknie, prawda? Możemy ten rysunek żyłek, czy czego jak tam nazwać to, na płatkach co się dzieje, możemy sobie odtworzyć w taki sposób troszkę niebiesko, więc może niebieskim niech zostanie ten płateczek.
tu mocniej bym chciała, więc tak właściwie dolewam farbę. Nie wmalowuję, tylko dolewam. O, tu się przyda coś takiego. Zachowania. Tu jest ten główny dukt na kwiatku, więc sobie otworzę go. I za mocno idzie to woda. Musimy pracować bardzo sterylnie. Przy akwarii ważna jest, jak gdyby, no powiedzmy, że czystość pracy. Poprawki i takie rzeczy są niemile widziane. To nie jest farba kryjąca, więc takich rzeczy w tej technice nie bardzo. Więc musimy dbać o to, żeby wychodziło nam wszystko świeżutko. Jeżeli coś nam się spierniczy, no bo przecież możemy sobie zawsze zrobić drugą akwarelkę. Te pręciki, które mi gdzieś zniknęły w ogóle, więc one tutaj jakoś był jeden. Tutaj gdzieś się kotłowały, więc nie się kotłują. Na końcu były mocniejsze. I tu coś. O. Może tu jeszcze. I wsiad. Tu tą krawędź jeszcze wyostrzona, jest mocniejsza. Chciałbym, żeby była. Bo mi trochę ginie. I tak to na naszym stole dzisiaj w warsztaciku szybciutko powstał obrazek. Proszę zobaczyć, jaki jest to efekt mniej więcej. Już więcej nie będziemy robili nic. Większość porobił przypadek. Po prostu tutaj sól zrobiła swoje, te rozgwieżdżenia. Tutaj mój manewr był tylko co do wyboru miejsca. O, takie rzeczy.